do Chorzowa zawitał znany i lubiany zespół Raz, Dwa, Trzy. Przed koncertem sprawdziliśmy fanpage grupy i znaleźliśmy taki oto wpis. Już dzisiaj w gościnnym Chorzowie. Niezdecydowanych zapraszamy. To będzie dobrze spędzony czas. O powód takiego entuzjazmu miejscem koncertu zapytaliśmy u źródeł. Jesteśmy od wielu, wielu lat zaprzyjaźnieni ze Śląskiem, to znaczy w takim sensie, że każdorazowo, gdzie się pojawimy, to przychodzi komplet publiczności. I bez względu na to, ile razy w roku przyjedziemy, ile razy w miesiącu, w każdym mieście oczywiście osobno. Mamy tutaj przyjaciół, których poznaliśmy przez lata grania. Oni są prawie na każdych koncertach, przychodzą, gościmy ich w garderobach. To się stały takie bliskie kontakty. Bardzo się z tego cieszę, bo jak zaczynaliśmy, to Śląsk był jednym z takich ostatnich miejsc, które nas zasymilował. Musiało minąć 4 lata prawie, czy 5, zanim zaczęliśmy tutaj grać tak zwane komercyjne, w najlepszym tego słowa znaczeniu, koncerty, czyli że wisi plakat, ludzie kupują bilety, my przyjeżdżamy i gramy. Nim na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury pojawiła się gwiazda wieczoru, wystąpił zespół Albo i Nie. Naprężony jak struna. Gramy muzykę ciężko stwierdzić, jaką jest to coś zbliżone do muzyki akustycznej. Kapela nie zagrzała długo na deskach Haceku. Wszystko z powodu pewnego zagadnienia ze strony zespołu Raz, Dwa, Trzy. Zapytano nas przed wystąpieniem, ile będziemy grać, a my tak, to Raz, Dwa, Trzy i znikamy. W końcu pojawili się ci, dla których przybyły tłumy. Niby tacy sami, a jednak zmienni. Koncert nie powtarza się tak samo, jak został grany poprzednim razem. A to dlatego, że sami pilnujemy tego, żebyśmy z dnia na dzień grali różne koncerty. Po pierwsze, żeby nie wpaść w rutynę, a po drugie, żeby cały czas wymyślać coś nowego, bo to jest frajda. Frontmanem zespołu jest Adam Nowak, a raczej kierownik polityczny. To było prześmieszne, to był taki spadek oczywiście po latach byłego systemu i pomyślałem sobie, że tak, że są liderzy, że są kierownicy muzyczni, ta nomenklatura branżowo-muzyczna, estradowa. I że jest jakiś artysta z personelem i z kolektywem i tak dalej. Pomyślałem sobie, że nikt jeszcze do tej pory nie użył tego kierownika politycznego. Co mnie oddziela od funkcji menadżera, dlatego że kolega z zespołu jest menadżerem i on jest rzeczywiście menadżerem, a ja jestem od spraw ideowych, tak jak zresztą pozostała część zespołu. Fani nie przestają komplementować grupy. Komentarze typu dziękuję za podładowanie duchowego i emocjonalnego akumulatora, zapomniałem o gorączce, grypie i innych trudach doczesnych, dziękuję, oczarowaliście mnie muzycznie do granic możliwości, są nieodłącznym elementem świata Raz, Dwa, Trzy. Tak, bezwzględnie, tym bardziej, że równolegle do tych wpisów na Facebooku przychodzi poczta elektroniczna i tam są bardziej rozbudowane te wypowiedzi i one są niekiedy, czy często, bardzo wzruszające, dotyczące bardzo trudnych historii życiowych i te nasze piosenki towarzyszą, no tak jak są na przykład wykonawcy, których piosenki towarzyszą młodym zakochanym, to nasze towarzyszą ludziom w takich momentach, których właściwie nie ma się czego już uchwycić. I nagle się okazuje, że gdzieś nasze piosenki zostały złapane jako te, które mogą utrzymywać przy nadziei albo pomagają cierpliwie znieść czas, który należy do trudnych w życiu. Więc to jest dla mnie bardzo ważne. Ja nie wiem, czy z tego powodu jestem szczęśliwy, natomiast jeżeli tak działają nasze piosenki, to jest ich to mają jakąś niezwykłą wartość jako narzędzie pomocne dla ludzi. Kolejny koncert zespołu 28 marca w Wejherowie. Dobrych słów, w niebie nie potrzeba już.